Cześć, Maciek z tej strony RetroBajtel. Słuchajcie, na mojej pierwszej imprezie retrogamingowej na krakowskich retrospekcjach miałem okazję zobaczyć sprzęt, którego wcześniej nie widziałem i poznać w ogóle, co to jest za sprzęt, bo powiem szczerze, że on mnie trochę zauroczył i no nie mogę przestać o nim myśleć, bo słuchajcie, będąc w tym Krakowie, przechadzając się tam pomiędzy tymi komputerami, gdzieś tam na jednym ze stanów, wiadomo, tam były kultowe sprzęty, maszyny, ale głównie to był sprzęt, który znam, nie? Commodore, Atari, Amiga, jakieś tam konsole, NES-y, SNES-y, Segi i inne fajne sprzęty. Słuchajcie, gdzieś tam na jednym ze stanowisk zobaczyłem, znaczy ja wyczaiłem, że jest tam jakaś gra wpuszczona i co mnie w ogóle tam zainteresowało, to sposób, w jaki była generowana grafika w tej grze. Ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem. No niby prosta grafika, stworzona z linii, z figur geometrycznych, z brył geometrycznych, tylko że ona była generowana i pokazywana w taki sposób, że ona się mieniła taką jakby strasznie ostra grafika i taką jakby luminescencją. To aż to po prostu świeciło. Ja mówię, kurde, to jest jakaś stara konsola pewnie, nie? Bo na początku nie wiedziałem, co to jest. Ale co tam w ogóle jest zaszyte w środku, że to tak fajnie prezentuje tą grafikę? No ale nie miałem czasu, szybko się stamtąd zmyłem. No i teraz niedawno, w sumie 2 tygodnie temu, byłem na imprezie też retrogamingowej w Rybniku na kopalni bajtów. No i tam też wypatrzyłem, jest ten sprzęt. Mówię, no nie, no teraz to już muszę podejść i zapytać się gościa, który to tam obsługiwał, co to w ogóle jest, nie? No i okazało się, że to jest konsola Vectrex, konsola z 82 roku, tylko mówię, no kurde, jak ta grafika tu zarąbiście wygląda, tam znowu były te linie, no prościutka grafika, ale tam był puszczony gra Vector Patrol, okazało się, że to jest gra wydana w sumie niedawno i to jest taki klon Moon Patrola, kultowego Moon Patrola, tylko ja mówię, ja pierdzielę, jak to zarąbiście wygląda, no i gość zdradził mi tajemnicę, że to jest w ogóle ekran monochromatyczny, nie? To jest ekran kineskopowy monochromatyczny i na ten ekran są nakładane do każdej gry takie specjalne folie, nakładki koloryzowane. One są tam podzielone, wiadomo, od w zależności jaki jest layout tej gry, jak tam się ten teren, powiedzmy, jest narysowany, no to ta folia ma podzielone, że tak powiem, obszary, które są pokolorowane na różne kolory, w zależności, czy to jest, nie wiem, jakieś niebo, czy to jest trawa, czy to jest jakieś tam, nie wiem, jakaś tam ziemia. No i okazało się, że właśnie on zmieniał przy mnie te nakładki, że te nakładki robią niesamowity efekt, nie? No i powiem wam szczerze, że ostatnio odpalając sobie RetroPaja, gdzieś tam chciałem sobie zagrać w jakiegoś arcade'a. No i odpalam i w pewnym momencie ładuje mi się ten cały interfejs RetroArcha. I patrzę, ładuję tam SNES, NES, Amiga, chlast, Vectrex. Mówię, no nie, no kurde, emulator Vectrexa na Raspberry Pi z RetroPajem, nie? No to mówię, muszę odpalić, tylko teraz tak. Mówię, no dobra, no jeżeli ekran był monochromatyczny, no to ta gra pewnie też będzie monochromatyczna. Czy w jaki sposób, czy w ogóle ktoś pomyślał o tych nakładkach koloryzujących? Bo normalnie to te gry, no to zresztą wam pokażę, nie wyglądają zbytnio ciekawie, jeśli chodzi o kolory. No i ja patrzę, kurde, gdzieś tam wczytuję się w forum z RetroPaja i jakiś gość zeskanował wysokiej jakości te folie, które się nakłada na ten ekran i to wrzucił z plikami config jako layouty do RetroPaja i że można sobie to zaimportować. No i słuchajcie, ja to sobie zaimportowałem, jest normalnie plik tam PNG, plik graficzny, do tego jest plik config i po prostu wybieramy sobie ten layout i pokażę wam, jak to wygląda z tymi foliami i bez tych folii. I normalnie mamy, wiadomo, że to jest emulator, no ja się Vectrexa nie dorobiłem, trochę ta konsola kosztuje. Może kiedyś, jest to oczywiście w wysokim priorytecie na liście moich sprzętów, które chciałbym bardzo mieć, może kiedyś się uda. Ostatnio jeden z kolegów mi tam napisał, ile pad jeszcze nie, w ogóle nie rozpakowany kosztował 30 000 euro. Vectrex nie jest tak drogi, bo go tam za parę tysięcy można kupić, z tego co tam oglądałem, ale w każdym razie jest to naprawdę kultowa konsola z wbudowanym właśnie monitorem. I ja to mogę odpalić na RetroPaju, pokażę wam, jak wgrać te layouty, bo to naprawdę jest banalna sprawa, a można sobie podmieniać tak by te skórki do gier, nie? No i tutaj na szybko wam pokażę właśnie, jak wyglądał ten Vectrex oryginalny. Tu jest jego piękne zdjęcie, widzicie, wbudowany normalnie ekran kineskopowy, tutaj był pad, z prawej strony był slot na tę kartridżę, on miał wbudowaną
jedną grę, teraz nie pamiętam, to chyba Mindstorm. No i co on miał? 1,5 MHz procesor, kilobajt pamięci, 9-calowy ten właśnie monitor i ciekawostką był ten układ dźwiękowy AY38912. To był ten, ten układ dźwiękowy, który jest w ZX Spectrum 128, nie? No i miał wejście na dwa kontrolery. Tu jest jako ciekawostka, to są te właśnie te nakładki. Zobaczcie, na przykład tu jest nakładka do gry Blitz, tu mamy kartridż, nie? I po prostu to się nakładało na ekran i to kolorowało tą grę. Ja wam zaraz pokażę, jak to tutaj działa na tym emulatorze. No to w sumie tyle, jeśli chodzi o Vectrexa. Pokażę wam właśnie, jak ja tutaj sobie wypisałem gry, które mam też ściągnięte i chciałem wam pokazać. Teraz tak, ja sobie ściągnąłem w ogóle, jak zobaczycie na Retro Bytel, ROMy i tutaj mam Vectrex, tu są w ogóle ROMy wszystkie, nie? A jakaś taka fajna kolekcja ROMów, a dodatkowo mam drugie, to są overlaysy, to są te nakładki. I zobaczcie, tu jest plik config, o tu one są, bo tu są rozpakowane. Jest plik config i jest na przykład plik PNG, no i na przykład mamy jakąś grę Mindstorm albo no weźmy na przykład takiego Mindstorm 2, nie? I możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała nakładka, nie? Tak wyglądała nakładka do Mindstorma, nie? Na przykład pokażemy do Star Treka. Do Star Treka z kolei nakładka wyglądała dokładnie tak, nie? Także były różne nakładki do różnych gier i słuchajcie, co ja robię? Po prostu biorę, wziąłem te wszystkie overlaysy i przegrałem sobie do folderu, zaraz wam pokażę w Finderze, zrobiłem sobie po sieci, połączyłem się z Raspberry Pi, nie? Wpisałem jego adres i jak się połączyłem, możecie to zrobić no normalnie wpisując jego adres IP, nie? Akurat tutaj z MacBooka działam. Wpisujecie adres IP i macie strukturę katalogów, czyli macie BIOS, config, ROMs, nie? Tu są w ogóle zaszyte wszystkie ROMy, nie? Czyli tu mamy Vectrexa, nie? Tutaj wrzucamy gry. A, to się zaraz odświeży, bo to trochę trzeba poczekać. Tu są wszystkie gry, nie? A żeby te overlaye wrzucić, no to musimy wejść na config. All. RetroArch. I jest taki katalog. Overlay. Zaraz się to wyświetli. I tam są wrzucone wszystkie. No trochę to trwa. O, zobaczcie. I tutaj wrzuciłem wszystkie te moje nakładki, czyli to są pliki graficzne z plikami konfiguracyjnymi, które określają właśnie ten plik, wskazują na ten plik graficzny, nie? To samo na przykład możecie zrobić wgrywając ROMy przez pendrive'a, bo jeżeli na przykład na pendrive'ie sobie stworzycie folder RetroPi, wrzucicie go do Raspberry Pi, to on automatycznie stworzy wam hierarchię wszystkich folderów i tam tak samo, jak wejdziecie na tego pendrive'a, to on wam te foldery config tak samo stworzy i tam to też można wrzucić, także albo po sieci to wrzucacie do folderu config overlays, te overlay, nie? Albo wrzucacie to bezpośrednio na pendrive'a, tak jak ja na przykład ROMy przegrywam, nie? Że mogę sobie wrzucić je na pendrive'a i później te Raspberry Pi, RetroPi je zaś się, nie? No to dobra, odpalamy sobie tego RetroPi'a i mamy tutaj konsolę Vectrex, 29 gier i sobie polecimy z pierwszą grą, powiedzmy, a niech to będzie Berserk. Berserk z 82. Lecimy. Zobaczcie, tak się w ogóle zaczyna. To jest ten ekran tytułowy. Słuchajcie, ma coś tam ten dźwięk. Zaraz sobie to podgłośnimy, żeby... O, słychać. O, coś tam jest. Jeden player. A, dwóch playerów, jeden player. No to dobra, no jak chcę grać, nie? Idziemy, zobaczcie, idziemy sobie robocikiem. I strzelamy. Mamy tam jakieś dźwięki, o! Idziemy i zobaczcie, tak to wygląda bez tego, bez tych nakładek, nie? Dobra. Zobaczcie, tak to wygląda bez nakładek. Teraz wchodzę sobie do menu RetroArcha i on screen overlay, nie? I teraz sobie ładuję preset i od razu mi wyświetla to, co jest w tym folderze, czyli to jest gra Berserk.
Ładuję sobie, zobacz, jest załadowane i jedyne co jeszcze robię to jest opacity, czyli to jest nieprzeźroczystość. Ja już z doświadczenia wiem, że ona musi być trochę mniejsza na 50, żeby to fajnie wyglądało. I dobra, i zobaczcie, teraz sobie wrócimy do tego Quick Menu, Resume. I zobaczcie jak to wygląda. I kurde, mamy pokolorowanego berserka, nie? Nie, no to jest coś pięknego, powiem wam, to się aż chce grać. To jest jeszcze... Aj! Rozwaliło mnie, nie? No i tak wygląda właśnie Berserk. Taka labiryntuwa, coś tu ten dźwięk mi trochę za bardzo buczy, ale to się praktycznie nic nie dzieje, nie? Tego idzie rozwalić? Nie, tego nie idzie. Przed tym trzeba w ogóle chyba uciec, nie? Dobra, przed nim będzie trzeba uciekać, a czekajcie, tu gdzieś wchodzimy. A, i mamy kolejny level, zobaczcie, że te plansze mamy kolejne. Znowu tu rozwalamy. A, tu już strzelają dalej, czyli strzelają teraz. No i tak wygląda właśnie Berserk, pokolorowany przez nakładkę, nie? Ło, to trochę mi tu... Przyciszymy sobie to trochę. Okej, okay, spróbujemy sobie kolejną grę. Spróbujemy sobie na przykład grę, ja tu sobie zapisałem. Fortress, weźmiemy Fortress of Narzot. Kurde, ta gra jest genialna, ta gra jest naprawdę genialna, bardzo mi się podoba. I zaraz zobaczycie, to jest kolejna gra właśnie na Vectrexa. Znowu mamy ten ekran taki tytułowy, nie? Znowu ten sam dźwięk. Fortress of Nazareth, 82 rok, nie? Po prostu coś niesamowitego. Game, jedziemy. I zobaczcie, to jest taka szczelanka, który gdzieś tam strzelamy w te statki, które nadlatują, nie? Tylko, że te kule się odbijają i musimy je omijać. Bo one też jak się odbiją, to mogą nas zniszczyć, nie? Level 1. I teraz znowu robię to samo, czyli wchodzę do menu RetroArcha, nie? On screen overlay i sobie wrzucimy overlay preset Fortress, nie? Narzot, to jest to Fortress of Narzot. Znowu sobie zrobię to opacity na 50 i sobie tak 50 dokładnie. Quick menu, resume. No i zobaczcie jak to wygląda. I mamy nakładkę. I tak właśnie to wyglądał ten ekran, jak tam widziałem na krakowskich retrospekcjach, czy na kopalni bajków, nie? I zobaczcie w ogóle z tych figur geometrycznych, jak to jest wszystko, jak to fajnie wygląda. To naprawdę cieszy oko. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. I ja chcę mieć Vectrexa. Ja chcę normalnie mieć Vectrexa. No to nawet na dwóch playerów, nie wiem czy to po kolei idzie grać, ale są normalnie na dwa pady, nie? I popatrzcie jak fajnie ktoś te nakładki zeskanował, nie? No, tak wygląda Fortress. Dobra, tutaj nie będę przedłużał, bo to nie o to chodzi. Jedziemy z kolejną grą. Kolejna z tych takich kultowych gier to jest Starhawk, czyli jedziemy sobie w Starhawka. Starhawk. Uruchamiamy Starhawka. Znowu nas piękna muzyczka wita. 82 rok. Player Game 2. Player, dobra. I lecimy, zobaczcie. I rozwalamy statki kosmiczne. Zobaczcie jak to wygląda, nie? No i oczywiście jakby to mogło być bez tej pięknej... Ale idzie. Bez tej pięknej nakładki, nie? Sobie machniemy teraz nakładeczkę. Zobaczcie jak to wygląda. Mamy nakładeczkę. Także no, naprawdę jest dużo ładniej. Zobaczcie, jest naprawdę, dodaje to takiego... Ja wam powiem, że te nakładki na prawdziwym ekranie kineskopowym to jest tak aż po prostu się tak, jakby to powiedzieć, to co powiedziałem, ta luminescencja, to się aż tak błyszczy, o, aż błyszczy to na tym ekranie, nie? I naprawdę ta gra jest, dostaje życia, nie? Dostaje życia, jak jest jednak, jak widać trochę tych kolorów, no. I naprawdę gra się całkiem przyjemnie, no. Pomyślcie, ja wtedy miałem roczek z 82, nie? To ma 40 lat, to jest po prostu niemożliwe, nie? Jedziemy, pokażę wam jeszcze kilka gier. Web War z 83.
No i lecimy, zobaczcie, kurde, to już jest, to już mamy full trójwymiar, zobaczcie jak to się tu przesuwa nam ta pajęczyna, nie, bo to jest jakaś sieć, jakaś, kurde. I strzelamy sobie, pięknie to mijamy te wszystkie przeszkody, tutaj znowu w drugą stronę, ja pierdzielę, zobaczcie jak to wygląda, nie. Aż od razu, zobaczcie, dużo lepszy wynik, nie. Aż się chce w to grać, kurde. Nie wiem, powiem wam szczerze, to nie jest, że ja coś wymyślam, po prostu mnie ta gra naprawdę, cieszą mnie te gry, naprawdę bardzo fajnie się w to gra, w te wszystkie stare, takie kultowe gry, no zobaczcie, normalnie można to, zobaczcie tego ptaka, jaki tam jest, kurde, jaki ptakol. Dalej gdzieś tutaj, kurde, zobaczcie, dalej, napierdzielamy, ten ptak coś tam, strzela też w nas, strzela w nas, ale my sobie tutaj... Czekajcie, do tyłu idzie, okej, te gwiazdki trzeba rozwalić. Patrzcie, to jest naprawdę bardzo fajne, nie? Będzie tu jakaś plansza inna? Jakieś muchy, no i tak wygląda... O, tu trzeba uciekać, tak wygląda webwarp, nie? Dobra, super, ta gra jest świetna. O kurde. No też mam jakiś statek kosmiczny. A kurde, zobaczcie. Kurde, zobaczcie jak to wygląda. Aha, i widzicie, teraz za mało dałem tej opacity i po prostu jest mało to przeźroczyste. Tu trzeba po prostu 50, wiecie jak to było przez skanowane gdzieś tam, no to może nie do końca. O, zobaczcie jak to teraz wygląda. Kurde, super. Tu sobie jeździmy. Aha, to nas rozwala. A zobaczcie te planety, że tam gdzieś jakiś księżyc, czy coś tam tak jakby pomalowane, jakby to bo rzeczywiście na jakiejś planecie się działo. Dodaje to takiego smaczku, takiego uroku, nie? No mi się to na przykład bardzo podoba. I ja lubię takie gry, naprawdę dają mi masę frajdy. Mimo, że one, no, do prostych nie należą. No i co, i przejdę teraz, jak tego rozwalę? Aha, kurde, tam trzeba było dalej przelecieć, ja pierdzielę, a bo to jest mapa w ogóle, nie? No to będę musiał jeszcze raz pewnie przez to przejść. Dobra, spróbujemy jeszcze raz przez to przejść. Dobra, sobie przelecę. A to się cały czas powiększa, nie? I tutaj pewnie trzeba przez to przelecieć, nie? Chociaż to nie jest, kurde, otwarte jakoś. Teraz kolejną grą jest Pole Position i to są wyścigi, zobaczcie, Pole Position to pewnie każdy zna, to są wyścigi. Później mamy jeszcze Rip of Mindstorm i Spike'a, na koniec wam chcę Spike'a pokazać, bo Spike jest zarąbisty. Namco, zobaczcie, Namco gra z 82 roku, z 83, dobra. I mamy wyścigi. Tak, drugi bieg. O, to mi chodziło. Teraz to się rozpędziło. No i teraz to jest gra. Kurde, zobaczcie. Aha, jaki wybuch zarąbisty. Jedziemy jeszcze raz, czekajcie. Pierwszy bieg, nie? Drugi bieg i jedziemy. I tu już zaczyna się zabawa. Tu już zaczyna się zabawa. Game over, dobra, tak wygląda Pole Position, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy. I zobaczcie, znowu mamy taką jakąś szczelankę. O, i teraz można grać. Ło! Rozwaliło mnie, już mnie rozwaliło. A oni biorą sobie te, ja tu muszę tutaj latać, muszę pilnować, żeby oni co, nie rozwalili mi tego. Kurde, co to jest? Czemu to tak rozwala? O kurde, trzeba uważać, z daleka w nich strzelać, czy co? O, dobra. Coś tam, jakieś punkty mam, nie? Ach, haha, rozwaliło mnie. Oni zabierają nam te trójkąty. Ripoff, czyli wyrywają tak jakby, tak jest. Ajajaj, jeszcze raz, nie?
O. A nie trafiłem w tego. Nie chcę, żeby mi wszystkie wyrwali. Tak wygląda rip-off. Ajajajajaj. Trudne, trudne. To jest trudne. Ale zobaczcie, rozwaliłem go. Ileś tam punktów musimy znowu zdobyć. Ajajajajajaj. No robi się to ciekawe, powiem wam. No jak ten stateczek, zobaczcie jak on fajnie tutaj lata. No i to jest rip-off. Jakieś dźwięki tutaj, że chyba już ostatnio nie próbuję zabrać. A, rozwaliłem ich. 530 punktów, pięknie. A, no i to jest. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Rip-off, później jest chyba Mindstorm i Spike właśnie. Mindstorm to jest ta gra, która jest dodawana znaczy ona jest zbudowana w Vectrexie, nie? Mindstorm. Leci, zobaczcie, jakiś statek, nie? Cyk. Aha, tym się przenosimy, tym strzelamy, a tym lecimy, o kurde. I to jest, ja pierdzielę, jakie to jest zarąbiste, jakie to jest fajnie, że ta gra była dodawana do tej konsoli jako wbudowana, bo chyba jedna z najlepszych, nie? Zobaczcie, tu się możemy teleportować, przy okazji musimy je rozwalać, nie? Ale dobra, nakładeczki, proszę, nakładeczki. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, kurde. Tu musimy uważać, żeby nas to nie rozwaliło. Kurde, ale tu się fajnie tym lata, ta bezwładność tych pojazdów, to możemy, wiadomo, mogę się przenieść, nie, że jestem teraz tu, cyk, żeby tam nic, ajajaj, żeby mnie tu nic nie trafiło, ale zobaczcie jak leci, ale zabawa, to jest taka prosta, wydawałoby się, gierka, nie, ale naprawdę jest masa fajnej zabawy. Dobrze, by się przeniosł, gdzie jestem, tu jestem, kurde, teraz jestem tu. Musimy tu uważać. Rozwalamy je. Pięknie. Przylatujemy. Co tu? Wolno mi wystraszyło. Kurde. Coś tu z tym dźwiękiem jednak. Ten emulator sobie może nie radzi, ale zobaczcie, leci tam jakiś wielki statek, którego też pewnie muszę rozwalić. Nie, no w to się kapie. Może żeby to tak budować na napięcie. Kurde, przeszedłem pierwszą misję i zobaczcie, gdzieś lecę. To tak na chwilę się zatrzymam i teraz będzie pewnie druga. Słuchajcie, może jakiś konkursik w Vectrexie. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie się w to gra. Nie? Fajnie to są te przenoszenia, te teleporty. Dobra, i ostatnią grą będzie gra Spike, którą wam chciałem pokazać ze względu na to, że jest zarąbista. Jest trójwymiarowa, tak jak tu widzieliście, część tych gier jest trójwymiarowa, bo jest zrobiona z tych brył geometrycznych, nie? I jest taki pseudo trójwymiar, jak to w tej sieci, co tam lecieliśmy. Pokażę wam właśnie tą grę Spike, o. I zaczynamy, patrzcie, jakiś zły tam, zły osobnik porywa nam narzeczoną, nie? No i zobaczcie, jak to wygląda. Patrzcie, jak te platformy się przesuwają. Tym sobie wybieramy, gdzie ma ta drabina być i jednym skaczemy. Mamy, zobaczcie, jakieś klucze, które zbieramy. Teraz sobie na przykład wybiorę drabinę, żeby ona była tu i spróbuję po tej drabinie wejść, nie? Zobaczcie, po tych platformach. Tylko nie wiem, gdzie ja tam teraz za bardzo wejdę. Tu, aha, na tą, no właśnie, na tą platformę. Czekajcie, skok jest tu. Czyli bym musiał na tą platformę skoczyć, wybrać sobie, gdzie będzie drabina. Aj, czekajcie. Kurde, bo tu jest trochę, muszę ogarnąć, gdzie jest ten skok. Wchodzimy na tą platformę. Przeskakujemy na tą. A, była tu, nie? Aj. Dobra, tu będzie. Aj. Kurde. Jeszcze raz, bo... dobra, sobie ustawimy drabinę tu na przykład. O, tak jest. Wejdziemy sobie, ustawimy sobie drabinę tu. Wejdziemy, mamy klucz i tutaj mamy drzwi. Cyk! I już mamy pierwszy level tak jakby zdobyty, nie? A teraz wam pokażę, jak to wygląda z... No on ją znowu gdzieś tam bierze. Pokażę wam, jak to wygląda z nakładką, nie? Overlay. I pokażę wam overlay preset i to jest, no, Spike, nie? Spike. I zobaczcie, jak to
wygląda w ogóle. Mamy miasto gdzieś tam w tle, nie? Jakieś tam, no to naprawdę, no, zobaczcie teraz, jak ta gra wygląda. Taka prosta pierdoła, powiedzmy, jakaś nakładka, nie? Ale zobaczcie, ile to naprawdę daje, bo to jest coś pięknego, nie? Czekajcie, ja nie wiem, czy mi wejdzie potem. A nie, aha, ten mnie gdzieś wciągnął, czyli tego nie mogę, dobra? No i tak to wygląda, nie? Tu sobie znowu wejdziemy. Tu mamy już tą drugą misję, to już tu latają jakieś osobniki, nie? To muszę uważać. Tu znowu mamy klucz. Cyk. I znowu, i drugi level, nie? Tak wygląda Spike, tak wygląda... Oh, Spike, Molly. I znowu gdzieś tam ją ten i sobie dalej idziemy. Ale zobaczcie w ogóle te platformy, jak to się tu przesuwa, jakie to jest w ogóle... Jakie to jest fajne, nie? Jakie to jest fajne. Tutaj wchodzimy na tą platformę, aż chce się grać. Teraz poczekam, aż ta platforma mi tu wskoczy. I teraz sobie tu przeskoczę, nie? A, była już ta platforma tu. Jeszcze raz tu. No jeszcze raz, chłopie, jeszcze właśnie tam Spike. I kolejna plansza zaliczona. Dobrze mi idzie w tym Spike'u, nie? A on dalej ją gdzieś tam bierze, kurde, trzeba ją ratować, także naprawdę, no to nie, aha, on jeszcze kopać może, zobaczcie, on jeszcze tu, widzicie, nie zauważyłem, że on może jeszcze kopać tą łapką, o. Fajne, naprawdę bardzo fajne, no nie będę tutaj przedłużał, tak wygląda Spike z tym tłem, w ogóle tak wyglądają te gry z tymi overlaysami, nie, z tymi nakładkami, tak to po prostu wygląda. No i to by było na tyle, także jak widzieliście, można sobie na emulatorze odpalić kultowego Vectrexa, można sobie te wszystkie overlaye, te skórki, te nakładki, które koloryzują nam tą grę, tak samo wgrać. No wiadomo, że to trochę jest takie, no to jest jednak emulator, to nie jest prawdziwy ten ekran kineskopowy, który, uwierzcie mi, robi robotę. To naprawdę wygląda, no niesamowicie to wygląda, bo pierwszy raz, jak widziałem to, tak jak wam powiedziałem, no ja nie wiedziałem, w jaki sposób jest generowana ta grafika i co wpływa na to, że ona tak pięknie błyszczy, nie? Tu sobie przejrzałem na eBayu, i po ile Vectrexy chodzą, no od 1700, tu jest gdzieś nawet za 2800, także no za tyle można kupić konsolę. Jakby ktoś miał taniej i chciałby mi sprzedać, to proszę, napiszcie w komentarzu, ja chętnie kupię, będę polował na Vectrexa, mam nadzieję, że uda mi się odłożyć na niego trochę kasy, nie wiem, ile to będzie trwało, ale jest to naprawdę super kultowy sprzęt, fajnie, że można gdzieś do niego wrócić, że można sobie przypomnieć te gry, bo dla mnie, powiem wam szczerze, to była totalna nowość. I właśnie dzięki takim imprezom, jak właśnie Kopalnia Bajtów, czy retrospekcje, czy wszystkie imprezy retro gamingowe, które są organizowane, no to można takie perełki zobaczyć, bo wielu naszych kolegów, pasjonatów ma w swoich zasobach, w swoich kolekcjach właśnie takie kultowe sprzęty. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i trzymajcie się, do następnego, odpalcie Vectrexa koniecznie, na razie, hej!